Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii Kujaw i Pomorza. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o generałach, o politykach, ale skupimy się na artyście, na Janie Kasprowiczu, który mocno związany jest właśnie z Inowrocławiem. Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku w Szymborzu. Dzisiaj jest to dzielnica, fragment Inowrocławia. Jego rodzicami byli Piotr i Józefa z Kloftów, a na fotografii, którą teraz widzicie, widać dom, w którym mieszkał, wychowywał się Jan Kasprowicz, chociaż nie jest to konkretnie dom, w którym się urodził. Jan Kasprowicz uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu, chodził tam również do szkoły podstawowej. Dziś jest to filia Muzeum imienia Jana Kasprowicza. Jan Kasprowicz urodził się w Inowrocławiu i tutaj się wychował. I istnieją legendy związane z jego właśnie dzieciństwem. Jedna z tych legend mówi, że doznał jako kilkuletni chłopiec cudownego uleczenia ze śmiertelnej choroby, a wszystko było to możliwe dzięki jego matce, która była bardzo religijna, oraz łasce świętej, która wypłynęła właśnie z obrazu świętego Walentego, i to wszystko pozwoliło uratować życie Jana Kasprowicza jako kilkuletniego chłopca. Druga legenda związana jest z tym, że Jan Kasprowicz jako kilkuletni chłopiec usłyszał dźwięk kościelnych organów i był pod ogromnym wrażeniem tej muzyki, i tak naprawdę to właśnie te dźwięki spowodowały, że był bardzo twórczy, wrażliwy na otaczający go świat. Jan Kasprowicz swój jeden z pierwszych utworów poświęcił swojej koleżance ze szkoły, Pelagii Dybalskiej, był to utwór Bądź Polką. Natomiast pierwszy znany utwór, wiemy kiedy konkretnie powstał, 1877, jest to wiersz Dogopła. Jan Kasprowicz, tak jak wspomniałem, uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu. Tutaj widzimy fotografię z epoki pokazującą ten budynek. Jan Kasprowicz związany był bardzo mocno z Inowrocławiem i do dzisiaj jest tak naprawdę związany z tym miastem. Znajduje się tutaj Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Znajduje się pomnik Jana Kasprowicza w parku. Znajduje się kolejny pomnik przy dawnej szkole Kasprowicza, przy dawnym niemieckim gimnazjum, dzisiaj liceum imienia Jana Kasprowicza. Znajduje się tam również szkoła podstawowa imienia Jana Kasprowicza, do której chodził właśnie Jan Kasprowicz. Jan Kasprowicz maturę co prawda zdał w Poznaniu, studiował w Lipsku oraz we Wrocławiu, a swoje pierwsze wiersze pisał i pokazywał w tych wierszach właśnie życie na wsi. Te utwory były oparte właśnie na realizmie życia na wsi. Od 1888 roku Jan Kasprowicz związany jest z Lwowem. To właśnie tutaj pracuje jako dziennikarz, tutaj znajduje się jego główne miejsce pracy, tutaj jest krytykiem literackim, tutaj jest tłumaczem. I związany jest tak naprawdę Jan Kasprowicz z młodą Polską i z artystami z tego właśnie nurtu. Między innymi przez jakiś czas mieszkał ze Stanisławem Przybyszewskim, współpracował z Jackiem Malczewskim. Tutaj widzimy obraz namalowany przez Malczewskiego, pokazujący właśnie Jana Kasprowicza. Między innymi współpracował również Jan Kasprowicz ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, czy później również Stefanem Żeromskim. Jan Kasprowicz znany jest przede wszystkim jako autor tomiku zatytułowanego Krzak dzikiej róży, wydanego w 1898 roku. I właśnie w tym tomiku przede wszystkim widzimy tematykę tatrzańską, która zainspirowała Jana Kasprowicza, oraz pewien symbolizm. I właśnie Zakopane bardzo mocno przyciągało Jana Kasprowicza. Od 1923 roku właśnie mieszkał w Zakopanem, w willi Harenda. W międzyczasie został również rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Niestety w życiu rodzinnym nie wiodło się Janowi Kasprowiczowi dobrze. Odeszła od niego żona
Jadwiga. Jan Kasprowicz umiera w Zakopanem 1 sierpnia 1926 roku.